mianowicie podróżowałam, oczywiście bezpiecznie, maskę mam w kieszeni i przyjechałam do Londynu właśnie się spakować, bo no wyprowadzam się wcześniej. I tak, tak wygląda. Trochę smutno, ale trudno, niestety takie czasy. Wstałem z korytarz. Jadłam się do 27B. Tutaj sobie szliście, macie kuchnię. I tak wyglądała kuchnia. To wcześniej było w ogóle inaczej zrobione, bo tutaj był stół. My to wszystko sobie przełożyliśmy. Ale tak, tak wygląda kuchnia. Taki mamy widok. Tam jest hotel. Tam są zwykłe domki. Więc mama zaraz przyjdzie. Mama poszła auto odłożyć. A ja zaczynam się pakować. Nagrywam proces. Co? Nie nagrywam proces. Wow. Powolutku, powolutku. Się. Patrzcie, jak pusto. Masakra. Mimo, że to miejsce było okropne, nie aż tak, ale nie było najlepsze, to będzie mi tęskno. Powiem wam, jest taka duchota. W tym pokoju musiałam zasłonić żaluzję, bo to słońce jest masakra. Tutaj w lato ledwo co da się przeżyć. Ale tak, jak widzicie, wszystko już jest spakowane. Mała właśnie poszła po auto. Jeszcze parę rzeczy. Jeszcze parę rzeczy do zniesienia. Ale tak, to w sumie powiem wam, że to tak dziwnie się czuję. Bo, trochę to ułożę was. Tak się dziwnie czuję, bo dosłownie czuję się, jakby to było dopiero miesiąc temu, jakbym się tutaj wprowadziła, już się wyprowadzam. I pamiętam, że zaczęłam pierwszy rok studiów. A już skończyłam, co jest mega, mega dziwne. Ale tak, niestety nie ma nikogo na recepcji. Żadna nowość. Więc muszę klucze położyć w kopertę i dać im na biurko recepcji. A nie! Zapomniałam, że mam jeszcze zakluczyć pokój. Papa. Ledwo co? Nie wiem, zamknie się? Zamknęła się. Ładne osiedlenie? Fajne. Ale już nie moje. Wszystkie są proste. Tak? Przez fale. Tak wygląda. Leci do domu. Kiedyś dojedziemy! Od marca. Z McDonald'a. Jej! Trzeba zaparkować teraz. Wiecie, kocham! Stwierdziłam, że zareaguje na moje wyniki. Więc akurat reakcję na mój pierwszy, na moje pierwsze wyniki nagrywałam na Snapchacie, więc tak to wyglądało. I'm so scared. Okay. Oh my god! I pass! Yay! Dzisiaj jest 16 czerwca i dostaję kolejne wyniki. Wyniki są o 17, więc jeszcze o godzinie 15 minut. Ale ostatnio jakoś tego ostatniego wypracowania się jakoś nie bałam, bo widziałam, że pisałam jakoś dobrze i wiedziałam, że zdam, ale teraz te wypracowania, które dostaję wyniki właśnie teraz i przez następny tydzień, wiem, że właśnie
nie było dobrze. Zobaczymy, że znam pierwszy rok. Jak widzicie, właśnie się kąpałam, więc sorry za to, jak wyglądam. Aha. Nie ma jeszcze. Nie ma jeszcze wyników. Okej. Zdałam. To jest najważniejsze. Nie jest najlepszy wynik, ale zdałam i się cieszę. No, dostałam 52 ze 100. Mogło być lepiej, bo wiem, że mi stać na więcej i wiem, że w poprzednich wypracowaniach dostałam 62, 63, ale najważniejsze, zostałam, więc mogę dzisiaj spokojnie spać do czwartku, bo w czwartek mam kolejne wyniki. Dzisiaj jest kolejny dzień, jest 18 czerwca. Ja się właśnie dowiedziałam, że wyniki wyszły 5 godzin wcześniej. Akurat nagrywałam filmik. Jak dowiedziałam się, że wyszły wcześniej, akurat nagrywałam codzienny makijaż. To ten filmik wyszedł w poprzednim tygodniu, więc możecie sobie pójść i obejrzeć po tym vlogu. Właśnie włączam moje wyniki, żeby zobaczyć. Mam bardzo złe przeczucie co do tego, ponieważ raz był opóźniony, co znaczy, że muszą odjąć 5%. Jest to klasa z trasy koncertowej. Miałam zaplanować 8 dat i miałam zaplanować trasę koncertową, więc boję się i to strasznie. Oh my god. Zdałam, ale ledwo co, ale zdałam, co się cieszę. To jest najniższy wynik, jaki dostałam do teraz. Ale nic, zdałam, to jest najważniejsze. Dostałam 42 ze 100. Nie jest najlepiej. Wynik, który przechodzi dalej, że zdajecie, jest to 40, więc jak widzicie, akurat się zmieściłam. Jeśli odjęli mi 5%, to powinnam dostać 47. Jeszcze dwa wyniki, w sumie trzy wyniki, bo jeszcze miałam test, taki quiz do zrobienia, ale najważniejsze zdałam. I tak oto jestem właśnie w Polsce. Przyleciałam w niedzielę 21. Teraz jest 23, jest Dzień Ojca i jadę dzisiaj do taty, spędzę noc tam. I dzisiaj mam kolejne wyniki, więc nie wiem, jak nagram. Właśnie jest 9:30? Jest 9:29 i ja się wybieram, ponieważ jadę do kuzynki salonu. Moja kuzynka ma salon dla psów i jadę jej pomóc. I tak, o 12, przed 13 będę musiała się zbierać, żeby jechać do taty. Tak wygląda mój outfit. Nic specjalnego, chociaż ma być dzisiaj bardzo ciepło, więc chyba bez kurtki zdejmę. Znaczy kurtkę zdejmę, bo będzie mi za ciepło. A tak wygląda bez kurtki. I tak, już muszę wychodzić. Jestem już w samochodzie. Muszę używać mojej kuzynki samochodu, ponieważ wczoraj byliśmy nad jeziorem i jej chłopak się troszkę napił, więc ona musiała jechać jego autem i zostawiła mi samochód, żebym po prostu przyjechała do niej. I ponieważ mam jej klucze, więc muszę być na czas. I tak, w sumie jestem trochę wcześniej, więc powoli sobie pojadę. Okazało się, że pan teraz przychodzi na 10:30 i że ja jestem za wcześnie. Mojej kuzynki jeszcze nie mam, więc nie mam co robić. Powiem wam, że przepraszam was za to, jaki chaotyczny ten vlog był. Po prostu sama nie wiem. Nie udało mi się nagrać reakcji na moje wyniki, ale zdałam. Z tego co pamiętam, dostałam 56, 58, co czego się w ogóle nie spodziewałam. Ale tak, praktycznie zdałam cały pierwszy rok. W ogóle się zdziwiłam, ale bardzo się cieszę, nauczyłam się czegoś. To, że nigdy nie zostawiajcie swoich prac na ostatnią chwilę. Jest dzisiaj 27, więc jeszcze mam jedne wyniki, ale to najwyżej napiszę wam po prostu w komentarzu, bo tak naprawdę to one się na nie nie liczą za bardzo. Zdałam już wszystkie wyniki, jestem bardzo zadowolona, że zdałam. Niektóre były nie najlepsze, ale no niestety. Ja właśnie się wyszukowałam, ponieważ idę z kuzynką sobie na obiad na miasto, może nad jezioro pojedziemy, jeszcze nie wiemy, bo jest bardzo gorąco dzisiaj. Jeśli wam się filmik spodobał, wiecie co robić, dajcie łapkę w górę, skomentujcie,
co jeszcze? Aha, zasubskrybujcie na mój kanał. Zapraszam was na mojego nowego Instagrama, ponieważ specjalnie dla was zrobiłam go, żebyśmy mogli się komunikować wspólnie. Tak się z wami pożegnam. I do następnego. Nie wiem, co to jeszcze za film będzie, ale niedługo powinien wyjść. No, pa, pa.